Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jako że fanpage Shop & Shrimps uzyskał 2000 polubień, postanowiłem pokazać wam się właśnie w taki sposób, a nie jak do tej pory, że tylko widać mój głos, przepraszam, słychać mój głos i widać ewentualnie moje dłonie. Postanowiłem nagrać taki film, żeby wam opowiedzieć trochę, skąd się wzięło w ogóle Shop & Shrimps. Może inaczej, skąd się wziął Chopin. Nie jest to jakby zamiłowania do naszego polskiego kompozytora. Mimo że nie mam nic do gościa, to nie przepadam za tego rodzaju muzyką. Chopin wzięło się... Może teraz tego nie widać, ale z długości moich włosów. Od dzieciństwa miałem długie włosy, sięgające do ramion, może nawet trochę za ramiona, co możecie zobaczyć teraz na zdjęciu. Wyglądałem w dzieciństwie. Na początku zajmowałem się krótkofalarstwem, wcześniej CB radiem, potem krótkofalarstwo. Ksywa Chopin wzięła się właśnie na CB radiu z powodu długości moich włosów i z ogólnej szopy, jaką miałem. Po kąpieli, jak włosy były suche, wysychały, miałem wielką, potężną szopę i ktoś kiedyś z moich kolegów z podwórka powiedział, że Chopin, nie? No i tak zostało. Ksywa Chopin powstała, jak miałem, nie wiem, z 9-10 lat. No i tak się... Tak jakby za mną idzie do tej pory. Więc swego czasu, jak już jesteśmy na etapie krewetek, postanowiłem, że fajnie, żeby te wszystkie zdjęcia, które ja gdzieś tam wrzucałem po tych wszystkich grupach, a grup jest dziesiątki, żeby te wszystkie zdjęcia gdzieś mieć w jednym miejscu. Bo ja nie należę do osób, które mają wszystko ładnie poukładane gdzieś na dysku twardym. I zdjęcia, jakie robiłem krewetkom, to ja te zdjęcia wrzucałem na Facebooka, kasowałem z dysku i to zdjęcie sobie gdzieś tam leciało w świat na jakiejś tam grupie facebookowej. I jak kiedyś była taka potrzeba, że fajnie, żeby to zdjęcie odszukać, bo nie wiem, chciałem pokazać znajomym do konkursu i tak dalej, no to nie mogłem tego znaleźć. Oto stwierdziłem, że sobie zrobię w prosty sposób taki swój jakby, nie wiem, kanał czy coś na Facebooku i tam będę trzymał swoje zdjęcia. No ale jak wrzucałem tam zdjęcia, znajomi widzieli, że tam wrzucałem zdjęcia, lajkowali i tak dalej, i tak dalej. Strona Shop & Shrimps zaczynała coraz jakby dochodzić do większego grona ludzi. No i tak aktualnie jesteśmy na etapie 2000 lajkujących. Co patrząc na polskie realia, jest to dużym osiągnięciem. Ja nie traktuję Shop & Shrimps jako hodowlę krewetek. Ja to robię, bo to jest moje hobby. Tak jak wcześniej, kilka lat, kilkanaście lat temu należałem do klubu Tanganika. Stąd też ta koszulka, możecie zobaczyć forum Tanganiki. Miałem swoje akwaria z trofeusami, rozmnażałem trofeusy, należałem do klubu miłośników jeziora Tanganika. No i z akwarystyką miałem zawsze styczność. Ja nie traktuję swojego hobby jako hobby zarobkowego. Nie zależy mi na pieniądzach, ja pracuję, mam z czego żyć. To jest dla mnie przyjemność. Tak samo jak w późniejszym okresie zajmowałem się terrorystyką. Hodowałem gekony lamparcie. Jak wejdziecie na mój kanał na YouTubie, się cofniecie do początku, to kanał powstał początkowo właśnie po to, że ja tam rzucałem filmiki z gekonami lamparcimi. I jak możecie zobaczyć, to filmiki z gekonami lamparcimi, jak na takie realia terrorystyczne, filmy terrorystyczne w Polsce, to naprawdę robią furorę, bo tam filmy mają ponad 60 tysięcy wyświetleń. Fakt, że tam jest pokazany seks gekonów lamparcich, no ale to już, no wiecie, no kto co lubi. A jeśli jeszcze
to hobby daje mi sukcesy hodowlane, no to to już wiecie, to już samo się nakręca, nie? Tak samo jak w trofeusach, trofeusy mi się rozmnażały, miałem swoje trofeusy, tak samo w gekonach, lamparcich, miałem ileś tam terrarii, miałem inkubatory w domu, jajka przenosiłem z takich pojemniczek, gdzie mi samice składały jajka do inkubatorów, tam potem wilgotność trzymałem i tak dalej. No to było fajne, nie? Ja zaczynałem w 2007 roku. I zaczynałem, pewnie jak większość z Was, od Red Cherry. Były Red Cherry, później były Sakury, Crystal Red, Crystal Black. No i tak kolejne akwaria dochodziły. Teraz mam akwarii 15. No i wiecie, no i hobby jest świetne, hobby jest fajne. Tak samo było z kanałem na YouTubie. Pierw był z gekonami lamparcimi, później zacząłem wrzucać filmiki z krewetkami. Zobaczyłem, że jest coraz większa oglądalność tych filmików. No i aktualnie mam ponad 1200 stałych subskrybentów. Prawie 400 tysięcy wyświetleń mojego kanału. To jest chyba dużo. I fajnie, że to nasze hobby się dalej rozwija. Mi naprawdę mega zależy na tym, żeby nasze hobby się mega, mega rozwijało, bo ja nie patrzę na to, że nie wiem, ktoś ma, komuś zazdroszczę i tak dalej. Inni patrzą też przez pryzmat pieniędzy, a ja patrzę po prostu hobby. I na tym mi najbardziej zależy, żeby jak największą ilość ludzi zrzeszyć jakby w tym świecie krewetkowym. Chociaż wiem, że to nie jest łatwe, bo jak sobie możecie zobaczyć, na Facebooku jest kilka grup takich stricte krewetkowych. No i jak wiecie, mogłaby być jedna grupa, bo no, mamy tyle grup, ale zobaczcie, że na tych wszystkich grupach siedzą jedne i te same osoby, nie? Poczekajcie, sobie tylko przejdę. No i możecie zobaczyć, że na tych grupach krewetkowych siedzą jedne i te same osoby. Stąd się wzięło to, że niektóre osoby się nie dogadują między sobą. Są wojenki, kłótnie, sprzeczki i tak dalej. I każdy zrobił swoją grupę, nazywają różnie. Powstają kolejne tam jakieś prawdziwe hodowcy i tak dalej. Ale to nie chodzi o to. Mogłaby być jedna grupa. No ale wiadomo, ludzie są różni, nie wszyscy potrafią się dogadać. No i jest jak jest. Ja wszystko do tej pory robiłem dla Was i dalej będę robił dla Was, bo gdyby nie to, że Wy jesteście ze mną, oglądacie moje filmy, macie czas, żeby oglądać, komentować, to ja bym sobie pewnie odpuścił jakiś czas temu i już więcej tego nie robił. Ale że widzę, że jest zainteresowanie tym tematem, ja staram się naprawdę pokazywać mój świat krewetkowy, moje hobby, naprawdę z bliska, bez owijania w bawełnę. Nie zależy mi, żeby promować jedną markę, żeby skupiać się na poszczególnych produktach i wciskać Wam, że tak, ten produkt jest najlepszy. Że do tej pory swoją hodowlę opierałem na jakichś tam różnych produktach, ale zacząłem rekomendować jeden produkt i wciskam Wam kity, że cała moja hodowla by nie istniała, gdyby nie te produkty. Że to są najlepsze produkty i ja tylko tymi produktami karmię krewetki, używam je w swojej hodowli. To jest śmieszne, nie? To jest śmieszne. Ja taki nie jestem i taki nie będę. Pokazuję Wam, jak widzicie na moim kanale, różne produkty. Nie czerpię z tego żadnych korzyści. Sam płacę za produkty. Sam inwestuję w to, bo dzięki temu jestem, wydaje mi się, wiarygodny. Bo nie chcę takiej sytuacji. Coś przerwało, przepraszam. Bo nie chcę takiej sytuacji, że ktoś mi da produkty i ktoś będzie ode mnie oczekiwał, że nagram film z pełną pozytywną recenzją danego produktu. To nie o to chodzi, trzeba być obiektywnym. Tak samo zależy mi na tym, że jak pokazuję Wam filmiki o liściach, o szyszkach olchy i tak dalej, to żebyście widzieli, że takie coś można sobie samemu przynieść z lasu. Nie musicie płacić za szyszki olchy, nie wiem, 13, 15, 20 zł, bo sobie sami nazrywacie, liście sobie sami nazrywacie. Dlatego to chyba tyle. Dzięki, że jesteście. Całość robię, tak jak mówiłem, tylko dla Was,
I dzięki Wam te filmiki powstają i Chopin Streams istnieje i będzie istniał tylko dzięki Wam. Mam nadzieję, że będzie u nas coraz więcej. Aha, i na szybko. Andro Shrimps. Zapamiętajcie tą nazwę. Wejdźcie do Google Play, wpiszcie Andro Shrimps i ściągnijcie aplikację na Androida stworzoną przez naszych kolegów ze świata krewetkowego dla Was samych. Aplikacja krewetkowa. Tam Chopin Shrimps ma swój malutki udział, ale to zobaczycie w aplikacji. Polecam aplikację. Ona jest w fazie początkowej, także nie wieszajcie, jak już inni wieszają psy, że są błędy i tak dalej, bo wiadomo, ci inni to by napisali taką aplikację lepiej na kalkulatorze. Ale to nie o to chodzi. Ściągajcie, używajcie, komentujcie, czekamy na Wasze opinie. Pewnie z czasem będzie aplikacja w języku angielskim, niemieckim. Pokryjemy cały świat aplikacją Andro Shrimps. Ale to za jakiś czas. Na razie Polska i liczę na Was, że będziecie tej aplikacji używać, bo naprawdę jest coś fajnego. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki. Przepraszam za ten film, jeśli kogoś zniesmaczyłem swoją osobą. Nie należy do misterów świata YouTube'owego, krewetkowego. Ale chciałem na te 2000 lajków nagrać taki, a nie inny film specjalnie dla Was. Także dziękuję, pozdrawiam. Jak się podoba, łapka w górę i trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.